zareagowałem tak jak pierwszy raz, spokojnie, spokojnie, tylko po prostu chciałbym znaleźć sponsorów, którzy by w jakikolwiek sposób pomogli mi w uzyskaniu czy to rzeczowej pomocy, czy jakiejś drobnej finansowej pomocy, która pomoże mi zwalczyć tego raka, to znaczy białaczkę. Wałczanin otrzymuje rentę. Jej wysokość nie pozwala jednak na prowadzenie leczenia w szczecińskim szpitalu. 58-latek potrzebuje środków na codzienne życie oraz wyjazdy do Szczecina. Jeśli czuje się lepiej, to wieczorami zbiera butelki, aby zarobić na chleb. Pan Aleksander po pomoc zgłosił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W najbliższych dniach ma zapaść decyzja o przyznaniu pomocy dla chorego wałczanina. Wszyscy, którzy chcą pomóc panu Aleksandrowi, mogą się zgłosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu.